Zapraszamy na felieton Myśląc Państwo. Oto na naszych oczach rozsypał się mit wolnego rynku. Oto na naszych oczach rozsypał się mit liberalizmu i globalizacji. Oto na naszych oczach rozsypał się mit kosmopolitycznego końca historii. Oto świat przynosi nam lekcje. Adam Smith się mylił. Nie możemy przenosić fabryk tam, gdzie ktoś jest w stanie wyprodukować szybciej, taniej, lepiej, w większej skali. Nie możemy zaufać chciwości piekarzy ani niewidocznej ręce rynków. Słabość tezy, na której budowano gospodarki od XVIII wieku, padła ostatecznie pod ciężarem wirusa, który znamy od listopada. Nie możemy oddawać innym kulturom przywileju produkowania naszych lekarstw, telefonów czy papieru toaletowego. Robiąc to stajemy jedną rolkę od niewolnictwa. A na własnym podwórku? Nie możemy oddawać produkcji niczego chaotycznie rozproszonym biznesmenom. Przecież oni nie wiedzą, czego potrzebuje tak skomplikowany byt, jakim jest społeczeństwo. Co zatem trzeba zrobić? Cofnąć do średniowiecza i poważnie zastanowić się, czy nie poszliśmy z tym liberalizmem za daleko? Póki co chyba wszyscy rozsądni ze mną się zgodzą, że uratować miejsca pracy, zapewnić sprawiedliwe warunki bytowe, powstrzymać degręgoladę moralną, może tylko wszechwładne i nieomylne państwo. I tutaj, kochani współobywatele, zaczyna się mój problem. Ponieważ byłem święcie przekonany, że to właśnie na państwo scedowaliśmy nasze decyzje, jemu powierzyliśmy nasze majątki i ochronę życia. W obronie skarbu państwa stawaliśmy, gdy doktrynerzy leseferyzmu zalecali obniżki danin publicznych. W obronie cechów zawodowych stawaliśmy, gdy coraz szersze kręgi zataczała hybrydowa wojna z narodem, zwana dla zmyły ekonomią współdzielenia. Cieszyliśmy się, kiedy prawy i sprawiedliwy rząd wreszcie coś obywatelom dał, a nie już tylko zabierał, jak ten poprzedni. Sam cieszyłem się, widząc, jak kolejne warstwy społeczne dołączają do beneficjentów coraz lepszych zmian: najpierw drugie dzieci, potem pierwsze, potem taksówkarze, aptekarze, sklepikarze, a teraz w końcu emeryci. To wszystko pojawiało się. To wszystko nie pojawiało się bez oporu. Prawnicy, drżący o swoje familijne posady i młodzi lekarze, bojący się, że państwo ukróci ich romans z kapitalistyczną zmową farmaceutów, ci, co mieli interes w dalszym hodowaniu liberalizmu, nie składali broni. W tym wszystkim bawił mnie skowyt liberałków narzekających na koszty prowadzenia działalności, zwłaszcza tych, którzy chcieli dorobić się bez płacenia godziwych stawek pracownikom. Radował mnie odpór państwa, jego skuteczność w zwalczaniu optymalizatorskiej bezczelności, fiskalną szczelnością. Jednak była to radość przedwczesna. Powinienem poczekać, aż skowyt libertynów Ustanie zupełnie, aż państwo przejmie po nich wypaloną chciwością zadłużoną ziemię i zacznie budować prawdziwą przestrzeń dobrobytu, równości, innowacji. Tymczasem państwo okazało się za słabe. Neoliberalni indywidualiści wciąż unikali komunikacji zbiorowej, przyczyniając się do transportowego wykluczenia. Mieniący się polskim rząd pozwalał na napływ emigrantów. Tolerował dyktaturę social mediów, gdzie zmagdonaldyzowane muszczki mogły bez wiedzy ministerstwa dokonywać zakupów w krajach nieposiadających nawet polskiej ambasady, o sprawiedliwych podatkach nie wspominając. Koreański telefon, hinduska aplikacja, chińskie badziewie. Tylko polski listonosz sprowadzony do roli kelnera zaborców polskiej gospodarki. I razem z tym badziewiem... Sprowadzili na Polskę plagę, jakiej nie pamiętają najstarsi. I to pomimo wyjątkowo odważnego dofinansowania narodowego programu walki ze sklerozą. Słabi obywatele to słabe państwo. Jednego dnia słusznie ograniczają spekulacje towarami medycznymi, by po dwóch tygodniach skapitulować przed międzynarodowym kapitałem. Kiedy odurzeni tanią benzyną, indywidualiści mkną pustymi, państwowymi drogami. Rząd wysyła policję, by nałożyła mandat na idących na przystanek wspomnianych wykluczonych transportowo obywateli. Kiedy służba zdrowia musi przyjąć niepłacących składek frajerów, państwo tworzy tarczę antykryzysową dla biznesu tego samego, który jako główny problem wszechświata wskazywał od 30 lat ZUS. Są oczywiście pozytywy sytuacji. Ludzie, w świetle nowych zagrożeń, nabiorą dystansu do dogmatyzmu neoliberalnego. Wzrok wyostrzy się na to, co bliskie, a nie majaczące w mirażu spekulacyjnej obietnicy marketingowców. Ograniczona emigracja to bardziej polskie ulice, mniej zagranicznych pracowników to bardziej polskie miejsca pracy, ale też mniej kosmopolityzmu mniej podkopywania narodowych wartości za pieniądze z obcych funduszy. To szansa dla młodzieży, by przejrzała na oczy. Jeśli tylko zdoła odkleić je od montowanych w honduraskich sweatshopach ekranów, to wreszcie wielka pokoleniowa wygra na państwa. Nie zapominajmy, że wirus atakuje tych, którzy oddali już państwu to, co byli mu winni. Wirus oszczędza młodych, którzy jeśli tylko państwo wykaże się odpowiednią odwagą, wrócą po kryzysie, ale już nie do zbędnych usługowych biznesików a do koniecznych dla suwerenności fabryk, kopalń i hut. Oto na naszych oczach buduje się nowy, postliberalny, prawdziwy porządek. Myśląc państwo